Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać, jak zagrać sobie utwór zespołu Flapjack, Who is Next? Ktoś, kto się interesuje taką polską sceną ciężkiego brzmienia, na pewno zna zespół Flapjack, który działał od lat 90. I tak mogę powiedzieć, bardzo dobry zespół. I tutaj chciałem pokazać ten utwór Who is Next, który jest jednym z moich ulubionych utworów zespołu Flapjack. I tak mówię, gdyby zespół Flapjack miał możliwość zaistnienia na rynku amerykańskim, to na pewno by zrobili karierę, no ale wiecie jak jest. I chciałem Wam pokazać tutaj ten główny riff z tego utworu zespołu Flapjack, Who is Next. Tylko bierzcie pod uwagę, że ja gram na tym stroju, na tym podstawowym E, a cały utwór powinniście, gitarę powinniście obniżyć do stroju o cały ton w dół. Ja niestety nie chcę tutaj kombinować, ponieważ tak jak widzicie, mam tą naszą polską gitarę Zak. Jakbym tutaj próbował obniżać, no to ona by mi się całkowicie tu rozstroiła. A chcę, żeby tutaj jeszcze ten stary tutaj wiarus Zak jeszcze się trzymał. Także ja Wam będę grał w tym stroju podstawowym E, a Wy sobie, jeżeli możecie, to obniżcie o cały ton w dół. I wtedy będziecie mieli zbliżony taki dźwięk, zbliżony tonację, w którym grał zespół Flapjack. Zaraz też Wam pokażę taki szkic tabulatorowy tego utworu. Tam jest jeden riff, który się powtarza przez cały utwór i na końcu jest tylko taki riff, taki power chords E, który jak śpiewa tam Guzik, na pewno też go znacie. Who's next to the party? Who's next to the party? Who's next to the party? I to jest na końcu, a tak to zobaczcie. Najpierw Wam pokażę powoli. Zaczyna się. Od power chordu E. Potem schodzicie na piąty próg. Kwintowo łapiecie. Taki slide. A potem łapiecie też znowu E i slide na tej najgrubszej strunie od piątego wrota. I teraz trochę szybciej. Potem macie Who's next to the party? 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 I potem znowu ten cały riff tutaj się powtarza w tej całej piosence. Pozdrawiam Was serdecznie.